Jak wiecie, zaraz kończymy ten sezon, kończy się on za parę dni, no i nie wiem czy wiecie, ale są darmowe style do skinów, które możesz całkowicie za darmo odblokować, są one ukryte, a jedno co musisz zrobić, to wbić odpowiedni level i w tym materiale powiem ci właśnie, jak możesz szybko wbić level i tutaj naprawdę możesz wbić dużo leveli dzięki temu poradnikowi, więc warto go obejrzeć. Ja w tym momencie potrzebuję wbić około 40 leveli, no i mam zamiar zrobić to przed końcem tego sezonu i prawdopodobnie mi się to uda, bo w poprzednim mi się udało, także dam ci bardzo dużo porad, jak możesz bardzo szybko podbić sobie level i nawet o kilkadziesiąt leveli, także warto obejrzeć, bo naprawdę są tutaj mega sposoby i gorąco was zachęcam do sprawdzenia. Oczywiście, jeśli ktoś nie wie odnośnie ukrytych skinów, to można zrobić je całkowicie za darmo za wbijanie levela. Nie wystarczy mieć setnego levela, bo ukryte skiny są rozłożone do 225 levela. Jeśli ktoś ich nie widział, to ja tutaj w poprzednim materiale, link oczywiście w opisie, pokazuję wszystkie skiny i jak one wyglądają i które są ukryte i jak możesz je zdobyć, także koniecznie sobie zobacz, bo naprawdę warto, szczególnie te skiny już nigdy nie wrócą do Fortnite'a. Pamiętajcie jeszcze tutaj szybkie ogłoszenie, że dzisiaj jest live przedłużany o 16, także gorąco was zachęcam, będą gry z widzami, a ręki i będzie również losowanie 50 zł PST. Można się cały czas zapisać, zapis oczywiście wszystko jest w opisie, wystarczy subować kanały dzwonem, follow na Insta i sprawdzać czy nie wygasł ci kodzik Seikam w subskrypcie i piszesz komentarz. No i dzisiaj na przedłużonym live o 16 będziemy gdzieś tam sobie na tym live losować, to także zachęcam do wpadnięcia. A odnośnie tych leveli, jak to wszystko działa? Chodzi o to, że po prostu w tym sezonie, jak i w poprzednich, mamy ukryte skiny i po prostu im większy level sobie wybijesz, tym po prostu będziesz miał więcej tych skinów. Ja już większy odblokowałem, ale jeszcze brakuje mi tam około 30-40 leveli, żeby odblokować wszystkie. Ja mam taki zamiar, żeby to zrobić. W poprzednim sezonie mi się to udało, no i przedstawię ci wszystkie tipy, z których będę korzystał. Ile na to czasu potrzebujesz, szczerze? Wystarczy parę godzin. Jeśli weźmiesz parę godzin przed końcem tego sezonu wszystko sobie zaczniesz robić, to prawdopodobnie wbijesz tam dosyć dużą ilość leveli, nawet właśnie kilkadziesiąt. A jakie są to sposoby? Po kolei wam omówię, od najbardziej opłacalnych moim zdaniem do tych najmniej. Pierwsze co, polecam wam zrobić kartę medali. Dlaczego? Dlatego, że jest to raz, że najszybszy sposób, a dwa, że daje on najwięcej, a trzy, że jest on praktycznie nieskończony. W Fortnite mamy coś takiego jak karta medali i w tym momencie nie ma jej po prostu pokazanej, tylko jest ona w formie wyzwań. Jeśli otworzysz sobie quest log, czyli właśnie zadania, no to będziesz miał niebieskie wyzwania i są to zadania z karty medali. Działają one w ten sposób, że jeśli masz jakieś zadania bliskie do kończenia, to one ci się wyświetlają. Wyświetla ci się najczęściej tam parę zadań, no i właśnie tu jest cały myk, że te zadania ci się wszystkie nie wyświetlają, ale one istnieją. Jeśli wpiszesz sobie w internecie, na przykład znajdziesz właśnie wszystkie te wyzwania, to ich jest tam chyba z 60 czy 70 i najczęściej polegają one właśnie na zebraniu materiałów, zniszczeniu drzew, czy na przejechaniu jakiegoś tam dystansu, czy zadanie obrażeń właśnie przeciwnikom. Za każde wykonane zadanie masz chyba tam 15 tysięcy expa, czyli masz prawie tutaj chyba około 1/4, 1/6 właśnie levela. Także jest to naprawdę dużo, szczególnie, że każda z tych kart medali, których jest tam chyba około 60-70, ma parę stopni. Za jedną kartę medali jesteś w stanie odebrać między tam chyba 4 a 6 stopni, czyli średnio jedna karta medali będzie ci dawała prawie cały level. To właśnie ci daje, jak widzicie, prawie 70 leveli za zrobienie wszystkich kart medali. A ile robisz? Generalnie karty medali robi się dosyć długo, ale są właśnie niektóre karty, których prawdopodobnie masz nieporobione, no bo są to jakieś tam dodatkowe aktywności. I na przykład ja zawsze robię tak, pod koniec sezonu, że sprawdzam, jakie karty medali mam niezrobione i po prostu te karty medali fokusuję. Wychodzi zawsze tak, że po prostu podczas gry jesteś w stanie wbić parę leveli właśnie nawet w godzinę, robiąc po prostu te karty. Gorąco polecam sobie sprawdzić, bo naprawdę jest to najszybszy sposób i ja zawsze staram się je wykonywać. Drugą rzeczą, którą możesz sobie zrobić przed końcem sezonu, są misje iglicy i misje dodatkowe. Jak wiecie, w Fortnite mamy tygodniowe misje, które pojawiają się co tydzień cyklicznie. Są one w czwartki, ale w tym sezonie mamy coś takiego jak misje iglicy. I dlaczego o tym wspominam? Bo duża część graczy właśnie ich nie robiła, bo są to wyzwania po prostu dodatkowe, które wchodziły nieregularnie. Gracze właśnie ich często nie robili, one dają naprawdę dużo expa. Są to wyzwania typu, że nekad porozmawiaj z razem, no i faktycznie jedno porozmawianie za dużo ci nie da, ale te wyzwania działają w ten sposób, że jeśli zrobisz jedno wyzwanie, to odblokuje ci się kolejne. I szczerze, ja właśnie robiłem te wszystkie zdania i z nich można chyba tam właśnie spokojnie ze 20 leveli gdzieś wbić, tak jest naprawdę dużo, a są one mega szybkie. Te wyzwania są mega proste, bo są one najczęściej, żeby porozmawiać z jakimiś NPC-ami i zrobić jedną czynność i takie zdanie zajmuje ci około tam minuty, dwóch max. I ja też nagrywałem do wszystkich ciężkich wyzwań z tego poradniki, także jeśli byś miał jakiś problem, to na pewno u mnie znajdziesz właśnie te poradniczki. Polecam właśnie te misje iglicy, no bo dużo osób nie zwróciło na nie uwagi. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, są daily misje.
Tutaj troszeczkę późno o tym przypominam, ale warto o tym wspomnieć, że jeden dzień robienia daily daje ci około cały level. No i tutaj warto o tym pamiętać, no bo na przykład jeśli teraz się do to wejdziesz, to wbierz jeszcze spokojnie sobie te 5-6 leveli za samo daily, robiąc po prostu je w te parę dni. Myślę spoko, żeby dobić sobie jakiś styl. No i tutaj jeszcze wspomnę, jak grać, jak już masz wszystko zrobione, żeby wbić duży level. Jaki tryb gry najlepiej wybrać? Ja na moim doświadczeniu, a sprawdzałem wszystkie tryby, mogę powiedzieć, że moim zdaniem najopłacalniejsza jest naparzanka. A dlaczego? Dlatego, że na parzance jak grałem, to w godzinę średnio byłem w stanie wbić około 60 do 100 tysięcy expa, bez żadnych doładowań, po prostu grając. Jedna gra trwa około tam między 6 a 8-10 minut, no i taka gra daje ci średnio tam około 10 tysięcy expa, więc przeliczając na godzinę, daje ci to około 1 level, jest to bardzo dużo, no bo faktycznie 1 level nie jest to jakoś dużo, ale jeśli grasz na przykład, przyjmijmy teraz do końca sezonu codziennie po te 3 godziny na przykład na parzankę, to wbijesz akurat gdzieś 15-20 leveli. Dużo? Dużo, nie licząc oczywiście żadnych innych misji. Dodatkowo upewnij się, że masz wszystkie misje fioletowe zrobione, dlatego że misje fioletowe są misjami tygodniowymi i jeśli jakieś nie zrobiłeś, no po prostu możesz sobie je zrobić. No i pamiętaj o tym, że te misje mają często etapy i jeśli zrobisz jedną misję, to odblokowują ci się kolejne. A jak wygląda sytuacja z legendarnymi questami, czy możesz je zrobić? No i tutaj sytuacja jest dosyć taka słaba, no bo legendarne misje działają tak, że są one dostępne tylko w danym tygodniu. I jeśli nie zrobiłeś jakichś legendarnych misji, to już niestety nie możesz ich zrobić. W tym momencie możesz zrobić tylko te legendarne misje, których nie porobiłeś jeszcze w obecnym tygodniu. Warto właśnie sobie je wykonać, no bo one dają naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo expa, bo jedna legendarna misja daje ci tam chyba 20 coś tysięcy. A teraz ile jest jeszcze potrzeba na jeden level właśnie w Fortnite karnetu, żeby po prostu sobie go wbić? Tak naprawdę ogólnie potrzebne jest wam 80 tysięcy expa domyślnie na jeden level, czyli nie jest to jakoś dużo. No i tutaj mamy taki myk, że jeśli wbijesz setny level, no to dużo osób się już wtedy podaje i nie wbija tych styli. I jest to bardzo błędne, dlatego że jeśli wbijesz setny level, to nie wiem czy wiesz, ale zmniejsza ci się próg potrzebny do wbicia kolejnego levela. Między tutaj setnym, a chyba 130, 140, coś takiego, jest inny całkowicie próg. I o ile do wbicia setnego levela potrzebujesz około 80 tysięcy expa, to między tam 100 a chyba 140 potrzebujesz dużo mniej. Na początku jest to chyba tam nawet 3/4 czy tam nawet połowa levela, tak jest naprawdę dużo, bo tak naprawdę zamiast wbić jeden level, wbijasz na 3 albo 4 i to faktycznie działa i polecam wam właśnie sobie oczywiście to ogarnąć. Dodatkowo są jeszcze tutaj taki aspekt jak właśnie jakieś dodatkowe misje, jakieś eventy, no i przez cały sezon można było to robić, w tym momencie chyba nie jest już żaden evencik aktywny, także niestety tego raczej się nie da zrobić, chyba że Epic Games coś wypuści do tego czasu. No i tutaj te porady głównie polecam wszystkim, którzy raz nie mają zrobionego karnetu na setny level i gwarantuję ci, że jeśli nie wbiłeś na setny level jeszcze karnetu, no to po prostu jeśli teraz usiądziesz i sobie zaczniesz to robić, to na bank wbijesz setny level. A druga sprawa, że jeśli na przykład brakuje ci te 10, 20, 30 leveli i się mega martwisz, że tego nie wbijesz, no to też powiem ci, że jeśli się postarasz, prawdopodobnie ci się uda. Ja tak praktycznie co sezon, że pod koniec sobie dobijam właśnie ponad te kilkadziesiąt leveli, na przykład podam przykład z poprzedniego sezonu, gdzie chyba w ostatni dzień wbiłem dosłownie w parę godzin na streamie około chyba 20-30 leveli i to wcale nie mając jakoś dużo zachowanych questów i było to wszystko na live. Co prawda siedziałem chyba do drugiej czy tam trzeciej w nocy, ale udało mi się i zrobiłem wszystko, praktycznie nadrobiłem cały sezon na jednym live, wszystko było właśnie nagrane, no i nawet z tego skarży właśnie robiłem niektóre misje z widzami tam i sobie razem graliśmy, także było naprawdę spoko. No i tutaj mogę wam powiedzieć, że zamiast właśnie narzekać na przykład, że nie wbijecie czy się zamartwiać, po prostu weźcie już dzisiaj, porób sobie trochę tych misji, pograć tą naparzankę i na bank udać się wbić. Jeszcze raz was serdecznie zachęcam do wzięcia tutaj oczywiście udziału w konkursie, do wpadnięcia się na przedłużany live'ik i napiszcie, czy chcecie jeszcze jakiś inny poradniczek, może dokładniejszy odnośnie levela, czy może czegoś innego przed końcem. Z chęcią wam pomogę, a już nie przedłużam, pamiętajcie, subujcie, łapeczka w górę, komentarz, czy wam pomogłem. No i kozik, sejkam, troszkę, i to było na tyle. Życzę wam miłego tygodnia, trzymajcie się, do następnego, siema!